jest auto stworzone do jazdy, a nie do gadania o jakichś kwestiach praktycznych. O czym oczywiście trzeba było wspomnieć. Przywitał nas rasowy dźwięk silnika czterocylindrowego, który dobiega zza naszych pleców. Jednostka brzmi niczym w hot hatchach. Auto już jest rozgrzane, także nie musimy się bawić w jakąś spokojną jazdę. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, bo jesteśmy w centrum aglomeracji śląskiej. Jednakże to, co mi się od razu rzuciło w oczy, to, że tak powiem, minimalizm. Wnętrze, które jest bardzo małe, jednocześnie bardzo otula kierowcę. Jest tak jakby dopasowane pod kierowcę, skrojone na miarę. Bardzo malutki drążek dźwigni zmiany biegów, bardzo manualnej oczywiście. Bardzo dobrze leży w dłoni i idealnie pasuje do sportowego charakteru małej Mazdy. Jest to, że tak powiem, bardzo duży plus tego samochodu i uważam, że żaden automat nie zapewniłby takich wrażeń z jazdy, niezależnie od tego, jaki byłby szybki, co właśnie dobrze zestrojona, sportowo zestrojona skrzynia biegów manualna. Oprócz tego mamy oczywiście klasyczną dźwignię ręcznego, co dodatkowo zwiększa poczucie analogowości w tym samochodzie. Auto ma tylny napęd, więc czasem tam kusi, żeby zarzucić bokiem. Zobaczymy, na ile Mazda pozwala nam to zrobić. Choć domyślam się, że jest to, że tak powiem, dopracowane i pozwala na wiele. Teraz skorzystaliśmy z systemu Start-Stop, oznaczony jako i-stop-off. Jest to system opracowany przez Mazdę. Nie tylko Start-Stop, ale też system rekuperacji energii, pozyskujący energię z hamowania. Bardzo fajnie silnik brzmi rasowo. Czterocylindrówka robi robotę. I jak to się wkręca niesamowicie na obroty. O kurde! Jak ja to lubię. To jest niesamowite, jak to auto jedzie. Takie małe autko. Czuć, że to jest lekki samochód. Czuć to liniowe rozwijanie mocy. Czuć po prostu, że to jest świetnie zestrojona zabawka. Daje poczucie jedności kierowcy z samochodem. Jest to idea japońska zwana Jinbei Tai. Czyli jedność konia i kierowcy. Tutaj przepraszam, jedność konia i jeźdźca. W tym przypadku jedność samochodu i kierowcy. I to doskonale czuć podczas jazdy. Każdy manewr, każdy ruch kierownicą jest momentalnie przekuwany w ruch kołami. Momentalnie samochód się słucha kierowcy. Jednocześnie zapewniają całkiem niezły komfort jazdy, mimo że ma amortyzatory Bilsteina. Auto wręcz prosi się o trzymanie go na obrotach. Waklowanie skrzynią jest bardzo, bardzo przyjemne. O, wrzuciliśmy trójeczkę. I już mamy, kurde, 3000 obrotów i czujemy, że auto chce jeszcze być kręcone, do tych 7000 najlepiej. Ale nie będziemy na razie szaleli. Wydaje nam się, że nie wiadomo jak szybko jedziemy, a mamy 70 na godzinę. To jest, kurczę, auto, niejako auto do szaleństw stworzone pod współczesne czasy, kiedy mamy niesamowicie wysokie mandaty i paliwo też szaleje, zwłaszcza w dobie obecnej wojny na Ukrainie, co tak naprawdę wydaje się, że Mazda jest odpowiedzią na potrzeby kierowców, którzy są zmęczeni po całym dniu, chcą się rozbawić, chcą sobie humor poprawić po pracy i w ten sposób siadają do auta, jeżdżą w kółko i mają swoją zabaweczkę. Zapominam o wszelkich względach praktycznych. Przecież, kurczę, tu jest ciasno. Nic nie jest praktyczne, jest tu głośno, zwłaszcza w wersji prezentowanej wersji z materiałowym dachem. I wiecie co? Guzik mnie to obchodzi. Naprawdę to jest auto tak perfekcyjne, świetnie zestrojone, tak z takim dopracowanym układem jezdnym. Jeszcze nigdy nie jeździłem takim autem. Miałem do czynienia z różnymi i hot hatchami, i kuprami, i różnymi innymi mocnymi samochodami, które miały faktycznie zapewniały wysokie osiągi. Miały 400 koni wzwyż nawet i kosztowały mnóstwo pieniędzy. A żaden z nich nie zapewniał takiej frajdy, co Mazda. W gruncie rzeczy to auto stworzone jest nie jako pierwszy samochód w rodzinie. Nie, jako co najmniej drugi. Co najmniej.
jak mi się chce wkręcać ją na obroty, to po prostu jest rogal na twarzy z każdego przejechanego kilometra. Nie jestem w stanie nawet mówić spokojnie, nie jestem w stanie mówić ciszej, bo to po prostu jest coś niesamowitego. Niesamowite, jak to auto jest zestrojone, jak to auto jest bezpośrednie w reakcjach. Kierowca się czuje zespolony z tym samochodem, czuje się jednością. To jest coś pięknego, jak Mazdzie udało się osiągnąć w dobie obecnej digitalizacji, w dobie samochodów, które przypominają bardziej komputery, które są sztuczne w odbiorze, jak udało się osiągnąć tak bezpośrednie doznania z jazdy, tak niepozornym samochodzie, jakim jest Mazda MX-5. To jest niepozorny samochód. No to jest zabawka, to jest czysty, prawdziwy pankar z krwi i kości. Takich aut już jest coraz mniej, takich aut już coraz rzadziej się produkuje i to jest gatunek wymierający, prawdziwy motoryzacyjny dinozaur. Cieszmy się, że takie samochody jeszcze są, że takie auta jeszcze mają rację bytu na rynku, gdyż to auto jest dosyć popularne wbrew pozorom. Oczywiście jest to niszowy segment sam w sobie, ale jednocześnie Mazda MX-5 jest od przeszło 30 lat ikoną roadstera. Ona niejako wykreowała modę na ten segment i stała się punktem odniesienia dla innych, nawet dla marek premium, jakość zapewnianych doznań, że tak to ujmę. Nie jest to tanie auto. Zaczyna się od 133 900 za odmianę z miękkim dachem. Jak wspomniałem już wcześniej, w obecnie jest jedynie ten silnik. Skrzynia manualna, oczywiście, obowiązkowo. Zresztą w odmianie z miękkim dachem nie ma innej. Oprócz tego jest też za jakieś 145 tysięcy bogatsza wersja Sky Freedom, bazowa z Sky Passion. A jeśli chcemy nieco bardziej praktyczną wersję, choć brzmi to kuriozalnie, dostaniemy. Mazda oferuje odmianę z twardym składanym dachem, tak zwaną RF. RF-ka zaczyna się od 154 tysięcy 900 i oferowana tylko w bogatszej wersji Sky Freedom. Dobra, wkręcamy się na obroty, wyprzedzamy. Nie ma tak dobrze. Jak to się kręci na obroty, pięknie. To się wkręca na obroty. To jest coś niesamowitego. Jednocześnie Mazda zapewnia niesamowite czucie drogi. Samochód daje nam poczucie kontroli nad tym, co się dzieje. Nawet jak bierzemy ostrzyk zakręt, auto prowadzi się jak po sznurku. Auto prowadzi się jak przyklejone do jezdni tak naprawdę. I tego dokładnie czegoś takiego oczekujemy od samochodu sportowego, od roadstera, od zabaweczki. To jest zabaweczka dla dużych chłopców. Po prostu to jest coś niespotykanego w tych czasach. I ja się mega cieszę, że mogłem to przetestować, a jednocześnie uzależniłem się od tego auta. I tak naprawdę to jest jedno z tych aut, którym się nie chcę rozstawać, a z drugiej strony się chcę rozstawać, bo wiem, że im dłużej z nim obcuję, tym bardziej się od niego uzależniam, tym bardziej chcę je kupić, a wiem, że to by nie był racjonalny wybór. To nie jest auto, które jest racjonalnym wyborem. Taki samochód się kupuje emocjami.